18 Dom Pracy Twórczej Rejmontówka w Klewiskach zaprosił malarzy do powiatu siedleckiego na plener malarski, międzynarodowy plener malarski. W tym roku w plenerze bierze udział 19 artystów z Niemiec, Ukrainy, Litwy, Polski, no, głównie Polacy. I mamy też jednego malarza z Austrii. Ta 19-osobowa grupa pracuje przez 2 tygodnie. 2 tygodnie oficjalne zakończenie pleneru będzie 17 listopada o godzinie 18. Serdecznie zapraszam Państwa na prezentację prac, które powstały w czasie tego pleneru. Będzie również okazja porozmawiania z artystami i zakupienia prac. Część obrazu będzie sprzedawana, a generalnie Rejmontówka wzbogaci się o 19 kolejnych prac. Ta nasza kolekcja obrazu będzie już bardzo bogata. Różne techniki malarskie, różne szkoły, różne style, różne kolory, różne nastroje. To wszystko przywieźli ze sobą malarze bogaci w doświadczenia z wielu lat, ale też mamy młodych studentów, między innymi studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlce, którzy pracują również z tymi doświadczonymi malarzami. To miejsce jest czarownym miejscem, ponieważ tutaj mamy przyjemność spotkać się nie tylko z naturą, która jest jak gdyby inspiracją naszych zamierzeń, naszych dzieł, ale też mamy przyjemność spotkać się z taką atmosferą, której w Polsce już nie ma. To jest polska wieś, która ma swoje tradycje i jest tutaj kontynuowany ten taki polski, prawdziwie polski charakter. Mieliśmy przyjemność być obecni na koncercie z okazji niepodległości Polski, gdzie występowało całe nasze, najpiękniejszy nasz kwiat młodzieży, od maleńkiego do studentów. Dyrekcja tutejsza dba o te tradycje i nie jesteśmy tutaj zapraszani tylko i wyłącznie dlatego, żeby się spotkać, ale też, żeby zaczerpnąć coś na i zostawić coś właściwie z tego, co jest takie polskie, takie prawdziwie polskie w swojej duszy.